w muchu. No, czadowy. Ja go biorę. Witam wszystkich na kanale Piękne Grzyby. Jestem dzisiaj na kolejnym grzybobranku i mam już dzisiaj pierwszego koźlarza. Taki dzisiaj kozaczek, zobaczcie. Na razie grzybów mało, ale zobaczymy. Pierwszy koźlarz. I mamy drugiego koźlarza. Nareszcie. Zobaczymy, jaki on jest. No, bardzo ładny koźlarz. Superowo. To idziemy dalej. I młodziutkiego koźlarza mamy, zobaczcie. Ja go biorę. O, w takim piasku urósł. No, słodziaczek. Piękny koźlarz, zobaczcie. Wspaniale. No i zobaczcie, jaki ładny koźlarz. Malutki, ale jest bardzo ładny, zobaczcie. Superowo. Takie dzisiaj kozaczki. No i mamy takie ładne koźlarze w trawce. Ło, jaką ma nogę, zobaczcie. Ale piękne. Jeszcze jeden. Ło, to są dopiero koźlarze mokre, takie wspaniałe. Zobaczcie, piękne są, super. I mamy kolejnego koźlarza, takiego, zobaczcie, superowo. Ja szukam grzybów dalej. I mamy kolejnego koźlarza, superowo. Zobaczcie, taki koźlarz na tle zielonym, superowo. Zakryjemy i mamy kolejnego koźlarza. Naprawdę piękne, no takiego widoku to jeszcze tutaj nie było. Zobaczcie, obok muchomory. A tu taki borowik w muchu, no czadowy. Ja go biorę. Ole, to ole, dobry będzie. Zakryjemy tutaj. Oczywiście taki piękny. Nie no, takie to ja kocham. Naprawdę, one są piękne. Właśnie chciałem zobaczyć, aby w muchu rosły. No, szok. Jaki ładny. I maślaczki mamy dzisiaj też. Zobaczcie, standardowo. Takie maślaki. Tego młodego też oczywiście weźmiemy. I tego też. No i mamy z jednego miejsca trzy maślaki. No i mamy też kanie. Zobaczcie, takie nawet ładne. O, zobaczcie. No, niestety są małe, ale no trudno. Jedną sobie weźmiemy, a tą zostawimy. No i mamy takiego pięknego zajączka. Zobaczcie, no naprawdę ładny. Zobaczcie. Piękny zajączek. Nie, no to jest po prostu coś, zobaczcie. To piękny kolor, to wilgotno jest. Koźlarze czerwone. Takie piękne, zobaczcie. No i tutaj na tym miejscu znów się pojawiły maślaki. Tu jeszcze gdzieś widziałem. Zobacz, nie wiem, czy ten już jest niestety stary. Tylko taki jeden, no ale może będzie ich jeszcze więcej. No, dzisiaj zajączków mamy sporo. Zobaczcie, kolejny zajączek. No, może będzie ich więcej, ale naprawdę już ten wysyp się skończył i teraz tylko pojedyncze grzybki rosną. Ale najważniejsze, że coś nawet jest. Jeszcze obok bym przegapił, zobaczcie, no. Zajączka bym przygapił, no. O, jeszcze zobaczcie, co teraz zauważyłem. Zobaczcie, jaki koźlarz. No, łohoho. No, takie dzisiaj kozaczki mamy. Taki śmieszny trochę, ale jest. Bym go przygapił, ale na szczęście znalazłem. Zobaczcie. No, to superowo. Patrzcie, droga. A przy drodze takie cudo. No, borowik oczywiście szlachetny. No, niewiarygodne, że przy drodze takie grzyby rosną. No, piękne. Mamy tutaj takiego koźlarza. Zobaczymy, czy on będzie zdrowy. Niestety pajęczyn jest tu pełno, ale taki koźlarz, to ja go biorę, ale jest już niestety stary, to go zostawiam. Tam taki jeszcze, taki jeden jest taki mega piękny. Niestety pajęczyny mnie atakują, ale zobaczcie. No, przyznacie,
że jest piękny. Jeszcze planuję w takie jedno miejsce iść, gdzie mogą być. Takie cudo. Tylko no po prostu, ja to prostu w to nie wierzę. Bierzmy go. Taki koźlarz, jaka masywna noga. Jaka masywna noga, po prostu jak ręka, ten kapelusz. Piękny i to jeszcze nie koniec. Trzeci koźlarz z tego miejsca jest naprawdę... No nareszcie na tej miejscóweczce też już grzyby ruszyły. Mamy pięknego borowika szlachetnego. Zobaczcie, jakie cudeńko. No po prostu szok. Tam coś jeszcze jednego widziałem. Podejdziemy, nie wiem czy to będzie koźlarz. Takie coś tutaj rośnie. Zobaczymy, ale to już stary, nie będę go brał. No naprawdę, takie grzyby to ja kocham zbierać. Jest to oczywiście podgrzybek. Zobaczcie, taki ładny podgrzybek. No to dobrze, może będzie ich tu więcej. Superowo. I taki piękny podgrzybek, zobaczcie. No jest po prostu cudny. Zobaczcie, no aby takich było więcej. Jest naprawdę przepiękny. Zobaczcie, aby takich było po prostu więcej. No i mamy podgrzybka kolejnego. Dzisiaj trochę bardziej podgrzybkowo. Zobaczcie, jaki ładny. Zobaczcie, no naprawdę piękny podgrzybek. Zobaczcie, piękny. No, aby takich po prostu było więcej. No i bym po prostu przegapił kolejnego podgrzybka, no naprawdę superowo. No mam tutaj miejscówkę superową na podgrzybki i czyżby był kolejny? No i kolejny, zobaczcie. No niesamowite. Ciekawe, czy to będzie ich więcej, no superowo.